Gdyby się ktoś, przepraszam, założył... Chwileczkę. Od czego pastor również zacznie i powiedział, że od Tatr, no to ta osoba wygrała. If there's someone among you who would have guessed that the pastor would start from Tatry, then guess what? You're right. Musimy troszkę o... Na razie nie potrzebujemy świateł. Ja chcę, żebyście zobaczyli kolory. We're just going to drop the lights a bit so that you can see the colors on the screens. W jakiej dolinie jesteśmy? What valley do you think jednej z najpiękniejszych dolin. Blisko, ale nie. Tak, ktoś powiedział Ochołowska. This is the valley called Ochołowska, which is in the Tatry Mountains in southern Poland, borders with Slovakia and Czechia. To są zachodnie Tatry. I właśnie na tej, w tej dolinie dzieje się coś cudownego, co przekonuje nas o tym, że prawa Boże są niezmienne. And something is happening in this valley and in this photograph that you can observe regarding God's law, which is unchanging. To są prawa krokus. Nazwa kwiatu. And this is the law of these flowers that you see growing here in the valley. Wiecie, bez względu na to, jak długo zima trwa. And doesn't matter how long the winter lasts. Jakie są trudne warunki. Or how difficult the conditions are. To któregoś dnia, gdy więcej słońca, więcej ciepła. Then one day when there's more sun, more warmth in the air. Wychodzą z ziemi krokusy, one muszą wyjść. These wild flowers, saffron, these saffron flowers, I don't know. Saffron flowers that you see on the screen will blossom. Takie są prawa natury. And these are the laws of nature that we're observing się at work. Nie zmieniają. And they don't change. One się nie zmieniają. Ale właśnie w tej przepięknej dolinie stało się coś niesamowitego w październiku 1938 roku. But something particularly interesting happened in this valley in the year 1938. W tym czasie świat ogarnęła gorączka podboju jeszcze nie kosmosu, ale trochę niżej, stratosfery. The threatenings of war were in the air, not on a cosmic scale, but you could kind of say in the stratosphere. Budowano ogromne balony. Huge balloons, or rather airships, were being built at the time. I w tym czasie Amerykanie już oderwali się od ziemi w balonie na wysokość ponad 22 tysięcy metrów, czyli 22 kilometry nad ziemią. And the United States, 38 rok. There was a bit of a competition technology-wise with regards to these balloons, and the United States was kind of reaching the pinnacle where they had sent up a balloon up to a height of 22,000 meters, so 22 kilometers. Jak się domyślacie, Polacy powiedzieli, my nie jesteśmy gorsi. Spróbujemy jeszcze więcej. And for those of you with a Polish background would understand that Polish people don't like to be not compete in these regards, so they took up the challenge. A więc przygotowano balon. And so they prepared a balloon. I wybrano dolinę Chochołowską, zbudowano tam całą wioskę. To jest, uwierzcie, Dolina Chochołowska z 38 roku. Autentyczne zdjęcie. The photograph that you're seeing here is that Valley Chochołowska that we were seeing just before, where this entire village was built, that you see on the screens, for the single purpose of launching this balloon. Wojsko, młodzież, uczeni, prasa. The military, wszystkie the youth, oczy na Chochołowsko. Media, everyone was paying attention to this valley. Nadszedł szczególny dzień. And a special day then came about. Czekano długo na odpowiednią pogodę. Because for a long time they were waiting for the appropriate weather to come about. To co widzimy, to jest noc z 12 na 13 październik 1938 rok. What you're seeing here is a photograph from the evening going from the 12th to the 13th of October 1938. A więc trzeba balon ustawić i napełnić go. And so obviously you need to prepare the balloon and set it up in preparation for filling and launch. Wiecie, jak wysoki miał być ten balon?
Do you know what they, how high this balloon was to go? 120 metrów. When it was blown up, it was to its height was 120 meters from the ground. Polacy powiedzieli, zbudujemy największy balon, większy od wszystkich innych, jakie były do tej pory. The Poles had decided that they will invest in creating the biggest balloon that had until then been put together. Tylko problem. But a problem occurred. Nie udało im się sprowadzić z Ameryki odpowiedniego gazu, helu. They were unable to import the appropriate gas to fill the balloon with, which is helium. I postanowiono napełniać wodorem. And they decided, Henry, you're going to have to help me there. They decided to fill the air with the balloon with hydrogen. No już, powłoka zaczęła pięknie rósć. And so as you can see on this next photograph, that the balloon is starting to take shape. Ale nagle, but suddenly, Halny zrobił niespodziankę. The wind caused a surprise. Zarządzono odwrót. And the decision was made to cancel the launch. Może się uda wypuścić ten wodór. Perhaps the hydrogen could be released from within the balloon. A jak się domyślacie? But what do you think happened? Wielkie boom. There was an explosion. Ludzie się przerazili. Panika. Everyone was genuinely shocked and stunned, and panic ensued. Dużo ognia. And there was literally a lot of fire. Powiecie, wodór z powietrzem. Because when you mix hydrogen with air, a powierzchnia balona była z tworzywa sztucznego, trochę potrzeć, już iskry gotowe. And because the actual surface, the actual material of the balloon was artificial, then it was just a matter of one or two sparks that caused the explosion. Ten balon nazwano Gwiazdą Polski. That balloon was called the Star of Poland, rather unfortunately. Ale ta gwiazda za wcześnie rozbłysnęła. But this star had maybe shone a little bit too early. A to tylko dlatego, że starano się zlekceważyć pewne prawa. And it's simply because certain natural laws, they tried to twist them to their advantage and they didn't adhere to what natural law would occur, what would happen. Prawa natury, chemii. The laws of nature, chemistry. Jak to jest, kochani? How is it? Że każdy jest przekonany o tym, że te prawa są trwałe i niezmienne. Te prawa. How is it that everyone is convinced that these laws are unchanging, permanent? Ale moralne prawa można pozmieniać wszystko. But that moral law can be changed. Taki jest świat. This is the world in which we live in. A Bóg nas powołał, żebyśmy powiedzieli prawdę na temat prawa. But the Lord has called us to tell the truth about his law. Ten obraz pozostanie przez chwilę. We'll leave this following photo on the screen for your enjoyment. Mamy nadal współczesną Dolinę Ochołowską. This is the Ochołowska Valley in present day. Ale my idziemy poprzez Słowo Boże dalej do przodu. But we will continue forward through the word of the Lord. Rozpoczęliśmy dzisiaj od przepięknego psalmu 119. We began today in Psalm 119. Jest to psalm człowieka, który zakochał się w prawie Bożym, w przykazaniach. And it is a psalm about a man who has fallen in love with God's law, his principles. Czy można się zakochać w przykazaniach? And I'd like to ask the question, is it possible to fall in love with the law? Czasem w ogóle mi to nie pasuje, że to Dawid napisał. And it sometimes doesn't even fit in our thinking that it's David who wrote these words. Bo on często był na bakier z tymi przykazaniami, wiecie jak to było. Because many times, and you can read about it in scripture, that David and throughout his life was at odds with the law a lot of the time. Ale to jest psalm mesjański. But this is a messianic psalm. To jest proroctwo. This is a prophecy. Te myśli pochodzą od samego Pana Jezusa, który przemawia ustami Dawida. These thoughts come from Christ himself, who David spent a lot of time at the side of the Lord. To są słowa miłości Jezusa do woli Jego Ojca.
And these are the words of love of Christ coming directly from his Father. Czytajmy pewne słowa. Let us read fragments of it. Psalm 119. Psalm 119. Znajdują się tam ciekawe definicje przykazań Bożych. There are interesting definitions of God's laws that we find in the 119th Psalm. Od początku. From the beginning. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie. Blessed are the undefiled in the way. Którzy postępują według zakonu Pana. Who walk in the law of the Lord. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego i szukają Go z całego serca. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with the whole heart. Którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. They also do no iniquity, they walk in His ways. Tyś wydał rozkazy swoje. You have commanded us. Aby ich pilnie strzeżono. To keep your precepts diligently. Czy zauważyliście, że właśnie na początku tego psalmu znajdują się takie nietypowe definicje, informacje o przykazaniach? Have you noticed even in these first two verses or three verses these interesting interpretation or understanding of God's law? Tak by się wydawało, że 10 Bożych przykazań i w ogóle przykazania Boże to są takie dobre ojcowskie rady. It would seem good to think of the Ten Commandments given by the Lord as ten principles of a father. Ale dzisiaj chcemy się przekonać, że to nie są tylko rady. But we want to today consider that they are not just recommendations. Albo przedstawienie jakichś opcji człowiekowi. Or a representation of an option for humanity. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj inaczej popatrzyli na przykazania. But I'd like to suggest we can look at the law of God in a from a different perspective. Jest to Boże prawa, Boże przykazania. These are God's laws, His commandments. Według tego tekstu. And according to this text. Napisane jest, że to są nasze napomnienia. It says in these texts that they are our precepts. I rozkazy. And commandments. O, rozkazy. To niezbyt nam się podoba. That word commandments is not a very popular word. We don't like it generally. Ale ja się wytłumaczę. Nie, ja się nie muszę tłumaczyć, ale chcę wyjaśnić, dlaczego to tak jest. But I'd like us to consider and I'd like to explain why it's positioned in this way. Uważam, że każde z Bożych przykazań to jest krzyk nieba. It seems to me that the commandments of God are like a shout from heaven, które Bóg kieruje do swoich dzieci, które znajdują się niedaleko przepaści. A shout from the heavens for God's children who are on the edge of a precipice. Tak. To jest krzyk It is nieba. A of heaven. Aby nas uratować przed strasznymi rzeczami. To make us aware, to alert us before terrible things happen. Pozwólcie, że dam przykład wokół siódmego przykazania. Nie będziesz cudzołożył. Let me give you an example in the context of the seventh commandment. Cudzołożył. You will not commit adultery. Tak. Cudzołóstwo. Adultery. To nie jest jakaś przygoda. It's not some sort of a privilege. Adventure. Adventure rather, sorry. To Adventure. Nie jest jakiś malutki epizod. And it's not some small episode in our life. Ale to jest rozkład małżeństwa. But it is a description of a marriage that falls apart. Cudzołóstwo prowadzi do rozkładu małżeństwa. Because adultery leads to the separation and the dissolution of a marriage. A co to jest rozkład małżeństwa? And what is that dissolution this when a marriage falls apart? To nie jest operacja, przy której używa się znieczulenia. It's not an operation in which some sort of anesthetic is applied. To jest rozdarcie jednego organizmu, który się zrastał razem przez wiele lat nawet. It is the ripping apart of an organism that has been growing together for many, many years. Rozdarcie bez znieczulenia jednego organizmu, jakim jest małżeństwo. And the ripping apart of an organism without any anesthetic, that is marriage. Nie tylko małżonkowie.
not only of the married couple, ale potem dzieci, but of children. To jest straszliwe rozdarcie, bolesne, niewypowiedziane. Kto tego nie przeżył, pojąć nie może. It is a terrible ripping apart of this organism that people who have not experienced it cannot understand. I teraz tak. And so? Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz niszczył swojego małżeństwa, mówi Bóg. And so to the commandment, do not commit adultery, don't rip apart your marriage. Kochani, to jak to brzmi? Jak tylko taka dobra, serdeczna, słodka rada? How do you think about it if you just think of it in the context of just a nice idea? Nie, kochani, to jest krzyk z nieba, który mówi, nie rób tego. No, it is a shout from heaven that is saying, don't do it. Straszne cierpienie. Because terrible pain will be caused if you do. Wiecie, małżeństwo jest cudownym darem od Boga. You know, marriage is an incredible blessing from the Lord. Takie małżeństwo, o jakim mówi Słowo Boże, małżeństwo mężczyzny i kobiety. Nic się nie zmienia. Te przykazania się nie zmieniają. The marriage, as has been proposed by the commandment that God has given, is not changing. I w ciągu lat wspólnego życia. And during the years of living together. W ciągu podejmowania różnych wysiłków. During the time of razem. Making different decisions and going through different challenges together. My nawet nie wiemy o tym, ale stajemy się jedno z tą osobą. We might not even realize z tą drugą, kochaną osobą. We might not even realize it, but we become like our marriage partner. I Bóg nigdy nie chce. And God never wants. Żeby doszło do rozkładu. For that organism to fall apart. Dlatego ten krzyk z nieba. That's why we have this shout from heaven. Podobnie w kontekście morderstwa. Similarly in the context of murder. To nie jest tak, Piotrusiu, no ja ci radzę, ale nie zabijaj. It's not in the form of a suggestion, oh, dear brother or sister, you know, don't kill. To jest krzyk z nieba, nie rób tego. It's a shout from heaven, don't do it. Stajesz nad przepaścią. Because you're standing on a precipice. I tak, w zasadzie każde przykazanie. And in fact, you can apply this approach to each of the Ten Commandments. Pierwsze przykazanie zdawałoby się, które tylko mówi w zasadzie o miłości. It would seem as though to the first commandment, which is specifically more talking about love. Bo pierwsze przykazanie mówi, no nie będziesz miał innego Boga oprócz mnie. Which says you will not have any other gods before me. A więc miłość bezgraniczna, bez końca, tylko do tego jednego ukochanego Boga. So an unlimited love towards that one and only true God. Ale w tym samym momencie nasz kochający ojciec krzyczy, dziecko moje, synu mój. But at the same time God is shouting, dear son, dear daughter. Jeśli wybierzesz innego Boga, to zginiesz. If you choose another God to worship in your life, you will perish. To nie są żarty. It's not a joke. Przykazania. The commandments. To jest to wielkie ramię kochającego Ojca, który pokazuje nam drogę, jaką mamy iść. I to jest jedna droga, a nie wiele dróg. It is the arm of the Lord showing us the direction of life and encouraging us to go in it. It's not multiple arms in multiple directions. Gdy przyszedł Pan Jezus na ziemię. When Jesus came to earth. Wiecie, to przyszła ta sama osoba, która była na górze Syna i która nadawała 10 przykazań. It's interesting to think about the fact that it was the same God who had come down in human form, in the form of Christ, as had given the commandments on Mount Sinai. I gdy przyszedł Jezus, też znalazł odpowiednią górę. To nie była góra Synaj. And when Jesus came, he also found an appropriate mountain, although it wasn't Sinai. I wiecie, co cudownego zrobił? And do you know what amazing thing he did? Ogłosił jeszcze raz i potwierdził prawo Boże, 10 Bożych przykazów. He once again gave the commandments, this time explaining the Ten Commandments. To była góra błogosławieństwa. And that was the Sermon on the Mount of Blessings. I to znajduje się opisane tak pięknie w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale od wiersza 17. And we find it in Matthew chapter 5 from the 17th verse. Mówi, ja nie przyszedłem coś zmienić. I didn't come to change anything, usunąć, says Jesus, or to remove anything. Ale przyszedłem wypełnić. But I came to fulfill it.
Wiecie, można powiedzieć o Panu Jezusie, że Pan Jezus, całe Jego życie to było takim żywym zakonem chodzącym na nogach Zbawiciela w najpiękniejszym wydaniu. You know, it can be said that Jesus' life is a living example, not just a living example, but He lived the law. He was the embodiment. His daily life was the law being lived out. Mówi tak, słyszeliście? Tak brzmi przykazanie. Słyszeliście? Jesus would say to the people in that sermon, you have heard it said. Tak. Yes. Ale ja coś jeszcze dodaję. Ja wam powiadam. But Jesus then added, but I say to you. I tak wysoko postawił poprzeczkę. And that's how high he lifted the bar. I mówi, słuchaj. And he's saying, listen. Ja chcę ci pomóc w jednej rzeczy. I want to help you in something. Żebyś ty nie przestrzegał tych przykazań tylko tak na pozór, tak formalnie, bez miłości. That you don't observe the commandments from a point of formality as something that must be done. Ale ja chcę ci dać ducha. But I want to give you the spirit. Motywację. Motivation. Pozory cię zgubią, pozory ci nie dają szczęścia. You know, having such a rigid approach won't give you any happiness. I kto przestrzega przykazań tak powierzchownie, nie czuje się z tym dobrze. And whoever kind of tries to uphold the commandments from a formal approach isn't really happy in their life. Pan Jezus mówi, nie będziesz zabijał, ale ja wam powiadam. Jesus would say, you've heard it said, do not murder, but I say, kto się będzie gniewał, whoever is angry, to jest już mordercą. He's already a murderer. Jan powtarza to kilka razy. Kto mówi, że zna Boga, a nienawidzi brata, kłamie. Whereas Apostle John would write further that whoever says that he loves the Lord, but he doesn't, is a liar. Wiecie. But doesn't love his brother, rather, he's a liar. Na jednej górze były objawione przykazania. You know, on one mountain the law was revealed. A na drugiej górze były potwierdzone. And on another mountain they were explained. I wyjaśniono dokładnie, o co w tym tak naprawdę wchodzi. What it is about them that makes them real. A potem była jeszcze i trzecia góra. And then there was a third mountain. Na której Jezus już krwawiącymi rękami potwierdził, zrobił taką najwspanialszą konfirmację. A third mountain on which Jesus, already bleeding, gave an amazing confirmation. Powiedział tak. And he said, ja umieram. That I am dying. Aby prawo się ostało, prawo miłości mojej. So that the law of love would be revealed. Jezus jest najpiękniejszym przykładem wypełnienia prawa. Jesus is the most beautiful example of the fulfillment of the life of the law. Wiecie, on tak kochał swojego ojca, że wola tego ojca była dla niego największą rozkoszą. Jesus was so close to God that fulfilling the law was his greatest love in his life. Pewnego razu Jezus tak pięknie powiedział do Filipa. And Jesus once said beautifully to Philip. Filipie, chcesz oglądać Ojca. He said to Philip, you want to see the Father? Popatrz na mnie. Look at me. Kto widzi mnie, widzi mojego Ojca. He who sees me, sees the Father. Mi się tak to podoba. And I really like that. Jezus tak się złączył ze swoim ojcem. Jesus was so closely connected with his father. Tak ostrożny na każdy szczegół jego woli. And he paid close attention to every detail of the father's will. Każdy poranek modlitwa. Every morning he would dedicate in prayer. Każdy dzień od rana do wieczora chodzenie z ojcem. Every day, throughout the day, he would walk with his father. Niebo chce dokonać w naszym życiu czegoś właśnie takiego samego. And heaven would love to fulfill something like that in each of our lives today. Chcemy być podobni do rodziny niebiańskiej. Because we want to be like the heavenly family. Wiecie, przez pierwsze narodziny mamy geny ziemskich rodziców.
You know, through the first few years of our life, we go through the development phase of the genetics that we inherit from our parents. I drodzy, nie da się tego ukryć, czyim synem jestem. And to be honest, there's no hiding it. It's quite obvious to all whose son or daughter you are. Kto zna moich rodziców? Those who know my parents, of course. Ja tak sobie myślę czasem. Pozwólcie tak króciutko na taką uwagę. I sometimes think to myself and just allow me to share something with you. Mamusiu, cieszę, że jesteś moją mamą. Mom, I'm so glad that you are my mother. Bo otrzymałem od ciebie takie spokojne geny. Because I think I have inherited from you this genetics of calmness. I teraz mi przez to łatwiej żyć. And so it's easier to live as a result. Ale my z tych narodzin otrzymujemy też i złe rzeczy. Złe skłonności. But we have to be honest that with our birth we also inherit genetics that are tuned wrongly, or they have they bring out a bad characteristic. I ludzie rodzą się z różnymi skłonnościami. And people are born with different tendencies. Znacie takie dzieci, które mają skłonności do kradzieży, kleptomania. For instance, you may be aware of people being born with a tendency for theft. Jak wychodzą z domu, rodzice muszą ich przeszukać. Zawsze coś tam w kieszeniach znajdą. Their parents are always having to kind of police their children to make sure that they haven't put anything that's not theirs in their pockets. Czy to oznacza, że jeżeli masz taką skłonność, does it mean that if you have this type of tendency, to musisz ją zaspokoić? That you have to fulfill the tendency, that you have to give in to it? Ty musisz zaspokoić twoje skłonności, one są tak wielkie i święte. That you have to fulfill, that you have to, if you don't quench that desire for something, that you won't be at peace with yourself. Przepraszam, a jeśli ktoś z innymi skłonnościami się rodzi, jakimiś tam pedofilskimi na przykład. I'm sorry, but if someone is then born with other tendencies in their life, my jesteśmy oburzeni, piekielnie, dramatycznie na takich ludzi. Naprawdę. W głowie się nie mieści. Then we are enraged and we are upset and we are angry even in a public setting. Ale na inne rzeczy? But for other things? Jesteśmy tak tolerancyjni? We are so tolerant? Bo taka potrzeba, bo taka... Because such is the need? Skłonność? Or because of that tendency? Pan chce nas zmienić. The Lord would like to change us. I mówi tak, dzieci moje. And he says, children, będzie cud. There will be a miracle. Jak się do mnie zbliżycie przez moje słowo. If you come closer to me through my word. I zobaczycie tymi niebieskimi oczami już piękno mojej woli. And if you see through those heavenly eyes the beauty of my will. To się urodzicie na nowo. Then you will be born again. I dostaniecie geny od Ojca Niebieskiego. And you will inherit genetics from your heavenly father. I będziecie do niego podobni. And you will be like him. Nie tak dawno, bo w ostatnią niedzielę, gdy byliśmy w Albion, last weekend when we were in Albion, mieliśmy różne spotkania na naszym stoisku, jak zawsze. There were various meetings at the stand that we had there. I zauważyłem pewne małżeństwo. And I noticed a certain married couple. Rozmawiałem bardzo długo z nimi. I had the opportunity to speak with them for some time. I zauważyłem, że jako małżeństwo są do siebie bardzo podobni. And I noticed that as a married couple, they were very alike to each other. A nawet w pierwszej chwili myślałem, że to jest córka tego pana. And in fact, my first impression was, although mistaken, that this was actually the daughter of her father. Ale to małżeństwo. But in fact, it turned out they were a marriage. I ja mówię, no przepraszam za pomyłkę, ale jesteście tak podobni do siebie. I said, I have to apologize, but in saying this, but you are so alike to each other. Wtedy padły słowa. Then the words fell that, które mi zaimponowały. Which made a big impression. Nie chciałem użyć słowa, że się zakochałem w tych słowach. I don't want to say that I fell in love with what they had to say. Wiecie, co ta pani powiedziała? Do you know what the lady said?
To jest moim zaszczytem. It is my privilege być podobnym do mojego męża. To be like, to be similar to my husband. Mam to powtórzyć? To jest tak piękne, że muszę to powtórzyć. It seems so beautiful that I think I should repeat it. Ja czuję w tym zaszczyt. And I sense in this something amazing. Że mogę być podobna do mojego męża. That I can be, the lady said, that is her privilege to be similar and alike to her husband. Ona wcale nie żartowała, ona to mówiła bardzo poważnie. And I could tell that she wasn't joking, she was actually being serious. Jak rzadko takie słowa padają nawet w środowisku chrześcijańskim. And to be honest, it's something very rare that's said amongst people, let alone Christians. Oczywiście, chciałem powiedzieć, w naszym środowisku. Or I should say rather even in our local setting here. Po co to mówię? And why am I sharing this with you, maybe asking? Abyście kochani zapragnęli. Perhaps to encourage us to long for. Ja czuję w tym zaszczyt, że mogę być podobny do mojego niebieskiego Ojca. The feeling and the intent that we would like to on the same to that same extent be alike to our heavenly Father. Ja mogę być podobny. That we can be like him. I wtedy mój Ojciec do serca wkłada treść 10 przykazań. And then the Father impresses upon our hearts the message of the Ten Commandments. I wtedy wypełniamy to nie dlatego, że musimy, że tak wypada. And then we fulfill the law. We live in accordance with the law, not because we have to. Ale to jest mój przywilej, przyjemność, radość. But rather it is my privilege, it is my pleasure to live in accordance with God's law. Być podobnymi do rodziny niebieskiej. To be like the heavenly family. Ostatni przykład. The last example. Niemiecki żołnierz. A German soldier. Straszny mundur. With a intimidating, terrible uniform. Ale zapamiętajcie sobie nazwisko tego męża. But I invite you to remember the surname of this soldier. Pod tym niemieckim strasznym mundurem kryło się behind that intimidating uniform. Niesamowite serce. Was hidden an amazing heart. Kapitan Wilhelm Hossenfeld. Kapitan Wilhelm Hossenfeld. Znany z tego, he was known for, że pomagał wielu, wielu Żydom uciec od śmierci. He was known for helping many Jewish people escape a certain death. Żydowskim dzieciom dostarczał buty, chleb. For Jewish children, he made every effort to give them shoes and bread. Pomagał Polakom. He helped Polish people as well. Jego garnizon był w Warszawie i on zajmował się takimi fizycznymi, gimnastycznymi zapleczem dla żołnierzy niemieckich. His garrison was based in Warsaw and he was responsible for various activities with his garrison there. I napisał przepiękny dziennik. This captain is also the author przez of całą a wojnę, diary. Przez prawie całą wojnę pisał go. A diary which he was writing throughout the duration of the Second World War. I jest to przykład tego dziennika. I w nim napisał takie piękne słowa, zaskakująco piękne and it's i smutne zarazem. It's interesting to read his diary and fragments of it, which are beautiful and at the same time sad. On właśnie wytłumaczył powód II wojny światowej. On wytłumaczył powód, dlaczego bolszewicy zabili kilka milionów ludzi przy wprowadzaniu nowego porządku. And he in it explains the reasons for why, for instance, the Bolsheviks in the Bolshevik Revolution did what they did and what was happening in Europe at the time. Napisał, było to możliwe tylko dlatego, że ludzie się odwrócili od Boga od Jego przykazań. He writes there that it was only possible because people had turned away from God and Christian teaching. Pisze później, że przykazania straciły swoje znaczenie. And he writes later on that the Ten Commandments had lost their meaning in the society. Wymienia tu 3, nie kradnij, nie zabijaj, nie kłam. Mówi, szczególnie te straciły w ogóle znaczenie. He specifically says, don't kill, don't steal, don't lie. He particularly names those three in A jak ludzie to odrzucili, to
z tego bezprawia całe to zło, ten dramat, ta udręka. And when society had lost these principles, then it's the fall of society, in his opinion, was imminent. Pisze, że Bóg dopuszcza te rzeczy. He writes that God allows for these things to happen. Te straszne rzeczy. These terrible things. Aby ludzie przekonali się, że bez Boga są zwierzęcymi kreaturami. So that people are convinced that without him they are terrible beasts. Że bez Boga ludzie są bestiami. That without God people are beastly. I chcą się wytępić nawzajem. And they want to kill and extort each other. Jakie piękne słowa na końcu powiedział w swoich dziennikach. He wrote some beautiful words at the conclusion of one of these diary entries. Znamy historię potopu z Pisma Świętego. That we may know the history of the flood from the Bible. To była tragedia z przeszłości, na początkach ludzkości. And it was a tragedy fairly early on in human history. Co się stało? What happened? Ludzie porzucili Boga i musieli umrzeć. People had dropped God off their agenda and they needed to die. Winni i niewinni. The guilty and the innocent. Sami zasłużyli na sąd. And they themselves earned that result. Tak jest i dziś. And that's how it is today as well. Ostatnie słowa. The last words. Ewangelia według świętego Mateusza, 11 rozdział. Matthew chapter 11. To są cudowne słowa. And these are beautiful words. Zbawiciel. The Savior. Mówi do ciebie. Says to you. Ale nie do twoich uszu. Not to your ears. Do twojego serca. Dzisiaj. Do twojego serca. To your heart today. Wiersz 28. Verse 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja wam sprawię ukojenie. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Weźcie na siebie moje jarzmo. Take my yoke upon you. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. And learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. For my yoke is easy and my burden is light. Jezus opowiada tu o woli Ojca, opowiada o przykazaniach. Jesus here is speaking about the will of the Father, about the commandments. One mają nam pomóc. They are there to help us. One mają nam pomóc w zrozumieniu i na czym polega piękno życia. And they are there to help us understand the beauty of life. Ale Jezus tam musi być. And that's where Jesus is and needs to be. A zakon Boży był w jego wnętrzu. And the law of God, his principles were within Christ himself. I chcemy Jezusa zaakceptować w całości. And we want to accept Jesus wholeheartedly. I chcemy w odpowiedzi na jego ofiarę, na jego królestwo. And in response to his sacrifice for his kingdom, zaśpiewać tą ostatnią pieśń, we want to sing this closing hymn, która za chwilkę będzie zapowiedziana, which we will soon announce. To jest nasz apel. This is our appeal. Ta pieśń, this song, jest Bożym apelem, is the Lord's appeal to all of us, i odpowiedzią dla Boga, and our response to the Lord.